Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do przeżycia 23 niedzieli zwykłej. Chociaż za mną, jak widzicie dobrze, są dekoracje związane z uroczystością dożynek. To właśnie jutro u nas parafii w Kędzierzynie Blachowni. Podziękowanie za zbiory, podziękowanie za żniwa. A więc ta dekoracja, którą widzicie, tak pięknie, misternie wykonana. Ona przypomina o dobrodziejstwa, które otrzymujemy od Pana Boga. Chleb codzienny na naszym stole, chleb doczesny, Pan Bóg, który nas karmi, żywi, ale też przypominamy sobie ten chleb eucharystyczny, który jest chlebem na życie wieczne. Oczywiście uroczystość dożynek pozwala, żeby czytania były inne, formularz mszy był inny. Ja natomiast wracam do 23 niedzieli zwykłej z tą myślą, żeby to moje nauczanie było jedne, uniwersalne, aczkolwiek rozumiecie, że przepisy kościelne związane z życiem parafialnym, z życiem diecezjalnym czasami pozwalają na inne formularze, inne czytania. Rozpocznę od wiersza Ernesta Bryla. Jesteśmy z jednego domu. Jesteśmy z jednego domu, ale nas wiatr rozwiewa. Zła jest polską jesienią ta pora zapomnienia. Byliśmy tak blisko siebie, dlaczego nagle nas nie ma? Każdy w inną kałużę, każdy w odmienne błocko. Co razem, takie nieduże, co przeciw sobie, tak mocno? Dobrze, że jeszcze widzimy te drzewo skubane, ale zła jesień nas niesie w nienawiść do innych. Bliscy już nie jesteśmy, mówią dalecy i zimni. Ktoś wierzy, wiosną obrośnie drzewo skrzydlate liściem. Ktoś wierzy, odnaleźliśmy przyjaźń. Aż strach tak myśleć. Lecz może przed Twym obrazem staniemy grzeszni razem. Chociaż chwilę. Dobre i tyle. Ukochani, sam wiersz jest dobrym komentarzem do Ewangelii, jakimś takim dobrym wprowadzeniem, bo pokazuje relacje małżeńskie, rodzinne, naznaczone chłodem, obojętnością, dystansem. Tak. Są małżeństwa, rodziny, gdzie jest dużo miłości, dużo serca, ciepła. Każdy jest szczęśliwy. Ale są też te relacje rodzinne naznaczone jakimś cierpieniem, jakąś patologią, jakąś trudnością, kryzysem. Bywa, że najbliżsi procesują się gdzieś, no, włóczą się po sądach, coś żyjąc w niezgodzie, w niesnaskach. Dlaczego? No dlatego, zobaczcie, jest to dobry komentarz do Ewangelii. Usłyszymy Ewangelię Łukasza, 14 rozdział, wiersze 25-33, gdzie Jezus tak ostro mówi, ze względu na Niego, aby mieć w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego. Kto nie potrafi tego, nie jest Jezusowym uczniem. Oczywiście nie chodzi o nienawiść w takim rozumieniu pogardy, wzgardy, nienawidzenia, ale o to, żeby Jezusa postawić na pierwszym miejscu. Bliscy, najbliżsi mogą mi pomóc w drodze do Boga, mogą mnie formować, mogą mnie kształtować, ale też bliscy mogą mi przeszkadzać w tej drodze do Boga, formacji, pięknie życia chrześcijańskiego. Dlatego rozumiem Jezusa, który tymi słowami mówi, postaw mnie na pierwszym miejscu. Postaw mnie na pierwszym miejscu. Oczywiście słowa Jezusa nie bierzemy dosłownie, nienawidzieć. Tu taki komentarz robię, że Biblia ma to do siebie, że stosuje taki język przesady. Choćby przytoczę inny fragment, jak Jezus mówi, jeżeli ci ręka jest powodem grzechu, odetnij ją. Jeżeli ci jest oko powodem grzechu, wyłup je. Znowu te słowa nie weźmiemy dosłownie, literalnie, ale zobaczcie mentalnie, w sercu, tak, że grzech trzeba zdecydowanie zwalczyć sobie. Grzech trzeba usunąć. Tak i tutaj, w tej relacji do Jezusa, nie pozwolić, aby żona, matka, ojciec, brat, siostra miał jakieś decydujące znaczenie słowa, aby jak gdyby zastąpił mi nawet Pana Boga. Czy był jakimś takim autorytetem większym niż Pan Bóg.
Następnie Jezus mówi o tym, żeby dźwigać krzyż. Dźwigać krzyż. Kto chce pójść za mną, niech dźwiga krzyż. Dźwigamy krzyż codzienności, zajęć, spotkań, trudności. Dźwigamy krzyż relacji, dźwigamy krzyż zadań, obowiązków, które podejmujemy. Dźwigamy krzyż związany z miłością, z miłowaniem. Dźwigamy krzyż związany z wiarą. Krzyż jako taki nieodłączny element naszego funkcjonowania. Są inni, którzy mają cięższe krzyże, dźwigają krzyże chorób, krzyże inwalidztwa, krzyże jakiegoś takiego głębokiego cierpienia, choćby związanego ze śmiercią bliskiej osoby i tak dalej. Jezus mówi, dźwigaj krzyż, który, gdy jest podejmowany z Nim, z Jezusem, na pewno uszlachetnia, na pewno daje nowe życie. Oczywiście nikomu nie życzymy krzyża, cierpienia, choroby, kalectwa. Gdzieś tu jednak te sytuacje są, zdarzają się, są wpisane w życie człowieka. Następnie Pan Jezus mówi o takiej roztropności, chciałbym się powiedzieć dalekosiężności. Są dwa obrazy związane z takim przewidywaniem. Dobrze zacząć i dobrze zakończyć. Tak sobie życzymy. Dobrze zacząć, dobrze zakończyć. Pamiętam jeden z takich cytatów, kiedyś bardzo modnym. Kiedyś wpisywało się w pamiętniki różne cytaty, mądre sentencje. I dobrze pamiętam taką sentencję: cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i zawsze spoglądaj na cel. Dobrze zacząć, dobrze skończyć. A więc mamy człowieka, który zaczął, przed nim jest budowa wieży i ma się zastanowić, czy zdoła zakończyć budowę wieży. Inny człowiek ma stoczyć bitwę z mniejszymi siłami, zmierzyć się z większymi siłami wroga. Czy potrafisz, czy umiesz? Właśnie ta dalekosiężność. Weźmy do serca. No, dobrze zacząć, ale dobrze skończyć. Ile razy słyszałem świadectwo człowieka, który mówił, no kiedyś byłem ministrantem, właśnie kiedyś byłem ministrantem, a dzisiaj no, nie chodzę do kościoła, jestem daleko od wspólnoty, wiary, daleko od Eucharystii. No właśnie. Tym osobom przypominamy, dobrze zacząć, dobrze skończyć. I ja myślę, że Pan Jezus przypomina nam ten cel główny, zasadniczy, niebo, życie wieczne. O tym też pierwsze czytanie, o tej mądrości, roztropności. Zostaliśmy ocaleni przez mądrość. Jak ważne jest docenienie mądrości. Jak ważne jest, by chcieć być mądrym w dzisiejszych czasach. Myślę, że kategoria mądrości jest w jakimś takim kryzysie. Można żyć tak płasko, można żyć konsumpcyjnie, można żyć, przepraszam, że tak powiem, jak zwierzątko, nie za bardzo zgłębiając się w duchowość. Święty Paweł jeszcze podpowiada, ich Bogiem jest brzuch, a więc bardzo naskórkowo, bardzo płytko można żyć, a szkoda, bo życie ma pewną głębię. Relacje z Bogiem, z innymi są naznaczone pewną głębią i samo życie wymaga głębi i spojrzenia tego dalekowzrocznego. Jest inna przypowieść, która o tym opowiada. Dobrze zacząć, ale z jednej strony dobrze skończyć, a źle. To sobie przypominacie też przypowieść o pannach głupich i roztropnych, a więc też jest, można gdzieś odnaleźć ten fragment w Piśmie Świętym i zobaczyć. Dobrze zacząć, ale też dobrze skończyć. Życzymy to sobie. Jeszcze krótkie słowo do drugiego czytania. Święty Paweł swoją ręką pisze list do Filemona. Taki króciutki liścik. Filemon jest panem, ma niewolników i tutaj Onezym uciekł spod jego władzy. I święty Paweł w tym krótkim liście, który usłyszymy, wstawia się za nim, stawia się za zbiegłym niewolnikiem, przyjmij go jak mnie, przyjmij go z miłością. Jest to też nawiązanie do Ewangelii. Rozpocząłem Ewangelię od tej dywagacji, jak to różnie jest w tych małżeństwach, rodzinach, we wspólnotach. Oczywiście życzymy sobie miłości, życzymy sobie ciepła, życzymy sobie serdeczności, niech tak będzie. Po to przychodzimy tu do ołtarza Pańskiego, aby być pięknym, pięknym Chrystusem, pięknym Jego miłością, pięknym Jego cierpliwością, Jego pokojem, Jego serdecznością, Jego czułością. Po to przychodzimy. Niech Pan Bóg nam błogosławi na nadchodzący czas
Życzmy sobie tej dalekowzroczności, życzmy sobie roztropności, a w tych dniach, zwłaszcza myślę o tych niedzielach września, tu i ówdzie w różnych parafiach, oczywiście podziękowania za żniwa, za zbiory. Bogu niech będą dzięki. Choć drogą, choć niektórym ciężko, wciąż ten chleb jest na naszym stole i naprawdę jesteśmy szczęśliwcami w porównaniu z tymi, którzy dziś umierają z głodu. Naprawdę żyjemy w czasach dostatnich. Jest za co dziękować Panu Bogu. Dziękując za chleb doczesny, dziękujmy za chleb wieczny. To jest serce, to jest nasza miłość, to jest nasza bliskość Chrystusa. Ta bliskość kiedyś sprawi, że staniemy twarzą w twarz. Dobrze zacząć, dobrze skończyć. Przy Eucharystii, dzięki Eucharystii. Pamiętajmy, zanurzajmy się w Eucharystii. To jest pieczęć Jezusowego Słowa. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Nikt my nie gubmy tych słów Chrystusa, które są takie mocne, zawarte w 6 rozdziale Ewangelii Jana. I przy sercu Jezusa wzrastajmy. Trochę pokazałem wam wnętrze kościoła na blachowni. Przyjdzie czas pokazać inne zakamarki. Niech nam Pan Bóg błogosławi. Dziękuję, że razem rozważamy Słowo Boże. Myślę, że to jest ważne. Świat przeminie, natomiast Słowo Boże nie przeminie. Słowo Chrystusa nigdy nie przeminie. Nadchodzący czas przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie pozdrawiam. Zostańcie z Bogiem.